Prawie 90 zawodników wzięło udział w mistrzostwach lekarzy w pływaniu z kilkunastu izb lekarskich w całej Polsce. Wśród nich byli także reprezentanci Węgier. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był lekarz Janusz Bieniasz. To są takie mistrzostwa też o charakterze rodzinnym. My już chyba nawet drugie czy trzecie pokolenie przyjeżdża tutaj, żeby na basenie dębickim no może nie pływać wprost jeszcze profesjonalne, ale żeby się bawić. A rywalizacja sportowa wśród lekarzy jest bardzo, bardzo zacięta. Zanim lekarze przyszli na miejskie obiekty sportowe, wzięli udział w konferencji naukowej. Świetny wykład poświęcony suplementacji w urazach przedstawił jeden z szefów firmy Olimp, pan Artur Pliś. No ja miałem ogromną przyjemność zamknąć pierwszy dzień obrad zagadnieniem koherencja mózg-serce, czyli wpływ jednego narządu na drugi. W zmaganiach wzięli udział lekarze różnych specjalizacji. Obecność kardiologów na takich zawodach najlepiej świadczy o tym, jak to są wartościowe, jak to jest wartościowa aktywność fizyczna. Pływanie jest niezwykle wartościowym wysiłkiem fizycznym, mało urazowym, a jednocześnie no, dość intensywnym czasami. I o dobrym wpływie wysiłku fizycznego na serce może świadczyć takie powiedzenie, że serce, wysiłek fizyczny dla serca jest ucztą. Ono się odżywia w trakcie wysiłku fizycznego. Wszelkiego rodzaju metabolity, które powstają, są używane przez serce łatwiej niż glukoza. No i też słowo dla chorych na cukrzycę, że wysiłek fizyczny jest niezwykłym lekarstwem dla chorych na cukrzycę, że zmniejsza się zapotrzebowanie na insulinę, zmniejsza się insulinooporność i to jest po prostu to, co powinien uprawiać każdy niezależnie od wieku, niezależnie od swojego stanu zdrowia, no chyba, że stan zdrowia jest taki, że zupełnie jest to niemożliwe. Uroczystego otwarcia dokonali starosta dębicki Piotr Chęciek, burmistrz miasta Dębica Mariusz Szewczyk, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie, doktor nauk medycznych Wojciech Domka, dyrektor ZOSP Dębicy Przemysław Wojtys. Nie ma wiele takich w Polsce ośrodków, gdzie jest basen duży olimpijski, basen 25-metrowy i cała strefa rozrywkowa. Więc dobrze, że ten potencjał jest zauważany w Polsce, ale to oczywiście zasługa no, organizatorów, tak? Naszych lekarzy z Dębickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, pana Ciepieli, pana Bieniasza, którzy od początku są w to zaangażowani, pana dyrektora oczywiście Przemysława Wojtysa, no i całego tego środowiska lekarskiego z miasta Dębicy, z powiatu dębickiego, ale z naszego szpitala, którzy zainicjowali właśnie wykorzystanie tych wspaniałych możliwości sportowych naszego miasta Dębicy. To jest promocja miasta. Przyjeżdżają najlepsi pływacy, doktorzy z całej Polski. Tutaj walczą od 17 lat. Kiedy rozmawiamy, kiedy się kończy turniej, rozmawiamy, zawsze chwalą panią dyrektor, chwalą obiekty, chwalą atmosferę. Także myślę, że darmowa promocja, bo basen jest, użyczenie nie kosztuje, bo on cały czas funkcjonuje. Myślę, że te wszystkie warunki, które są tutaj zaproponowane przez organizatora, są spełniane, bo gdyby nie, to pewno by zrezygnowali z kontynuowania tej imprezy. Zawodnicy zawsze chwalą dębickie obiekty sportowe i organizację tych zawodów. To też jest bardzo fajna grupa sportowa. Ludzie o wysokiej inteligencji, o wysokiej kulturze sportowej, ja bym to tak nazwała. Ja patrząc na nich nabieram takiej ochoty, żeby kiedyś też móc jakiś sport uprawiać tak jak oni wyczynowo i startować w jakichś tam konkurencjach. Na pewno są inspiracją dla wielu ludzi, że pomimo ciężkiej pracy zawodowej, bo na pewno jako lekarze ta praca wiąże się z nienormowanym czasem pracy, z ogromną ilością godzin tej pracy, to, że znajdują czas na sport, to, że chcą rywalizować, to, że przyjeżdżają całymi rodzinami, uczestniczą w sztafetach rodzinnych, to jest po prostu cudna sprawa i taki fajny przykład dla nas. Po każdej konkurencji władze starostwa, miasta i Okręgowej Rady Lekarskiej nagradzali zawodników. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Jak podkreśla lekarz medycyny Janusz Bieniasz, impreza w kolejnych latach będzie również kontynuowana.